Dzień dobry. Dzisiaj będzie temat nieco trudniejszy niż te poprzednie. Zresztą w ogóle wchodzimy w nieco trudniejsze odstępy historii, bo będzie dużo dat, dużo wydarzeń, dużo postaci. Tematem dzisiejszym będzie wiek XVII, czyli stulecie wojen. Trzymajcie się krzesła, nie spadnijcie, bo troszkę tej wiedzy dzisiaj będę Wam do głowy wbijać. Oglądamy. Zaczniemy sobie lekcję od dwóch informacji z poprzedniego tematu. Pierwszą informacją na pewno było to, że XVI wiek to złoty wiek. Także wiek XVII to będzie wiek wojen. Czyli dla porównania. Będzie po prostu gorzej. Drugą kwestią z lekcji poprzedniej jest to, że wspomniałem, że królem Polski będzie ktoś, kto pochodził ze Szwecji. I to był Zygmunt III Waza. I te stulecie wojen, o którym będziemy sobie mówili, rozpoczną wojny właśnie ze Szwecją. Ale o tym za chwileczkę. W każdym razie, na tym temacie będziemy mówili tak naprawdę o dwóch wojnach, które prowadziliśmy ze Szwecją i z Turcją. Ale poza tym walczyliśmy jeszcze z Rosją oraz z kozakami. I nie chodzi mi o buty, tylko chodzi mi o kozaków, którzy mieszkali na ziemiach ukraińskich, którzy się nam zbuntowali, bo byli pod naszym butem. Dosłownie. Ale tak tylko w przenośni to mówię. W każdym razie, zacznijmy sobie od Szwecji. Zygmunt, kiedy jego ojciec zmarł, obejmuje również tron szwedzki. Ale że bliżej było mu raczej do Polski i nawet przeniósł stolicę do Warszawy, o czym warto pamiętać, żeby być bliżej spraw szwedzkich, no bo jest wyżej na północ, to Szwedom nie wystarczyło, zrzucili go z tego tronu i to było główną przyczyną wojny ze Szwecją. Wojny ze Szwecją będą toczyły się właściwie na dwa razy. Pierwsza wojna, która będzie trwać właściwie od 1600 roku, no, będzie tak z przerwami różnymi trwać do lat 30, do 35 konkretnie. I pomiędzy tymi latami ważną kwestią jest bitwa pod Kirchholmem. Proszę zapamiętać tą datę, rok 1605, bitwa pod Kirchholmem, wielkie zwycięstwo polskiej husarii, o której zaraz też jeszcze parę słów powiem. Wielkie zwycięstwo, ponieważ mieliśmy prawie, że 2,5 raza mniej ludzi do walki, ale pokonujemy Szwedów. Mało tego, których wspomagali wtedy też Rosjanie. To będzie jakby pierwszy etap tych wojen. W międzyczasie toczyliśmy wojny właśnie z Rosją i z Turcją. Z Turcją będziemy w latach 20. toczyli kilka działań wojennych, ale te najważniejsze będą w drugiej połowie, przynajmniej na tej lekcji będę o nich mówił. Idziemy do drugiej połowy, w tym momencie już, drugiej połowy wieku XVII i idziemy sobie do kwestii, która do historii przechodzi pod nazwą Potop Szwedzki. Dlaczego potop? Potop dlatego, że wojska szwedzkie były tak liczne, że zalały cały nasz kraj. Czyli, że została Polska stłamszona przez Szwedów, którzy zaatakowali nas właściwie, można powiedzieć, że z trzech stron. I w sensie od północy, bo szli od strony Brandenburgii, od strony Gdańska i jeszcze od strony Litwy. I no niestety było nam bardzo ciężko. Nie mieliśmy za bardzo możliwości do walki, ponieważ jesteśmy już po wielu wojnach wcześniejszych. Nie było chęci do walki, nie było pieniędzy na wojnę, a my byliśmy już też tą wojną, tymi wojnami właściwie po prostu zmęczeni. Dlatego Szwedzi wykorzystali to i mordowali Polaków, a przy okazji grabili polski majątek, plądrowali zamki, niszczyli je, palili. No niestety skończyło się tym, że punktem zwrotnym, jak się okazuje, będzie coś, co będzie dało się po około 3 miesiącach od początku tej wojny. Czyli w momencie, kiedy Szwedzi, oni są innego wyznania niż Polacy, bo my jesteśmy chrześcijanami w tym czasie, a Szwedzi są, no nie będę już teraz wchodził w szczegóły, luteranami. Czyli troszkę inaczej postrzegają jakby świętości i tak dalej. Oni nie mają obrazów, kielichów, oni po prostu mają troszkę inny sposób wiary. I oni, kiedy doszli pod świętość dla Polaków, pod Jasną Górę, czyli klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, wreszcie Polacy się mocno zmobilizowali, klasztor został obroniony. Na według teorii, według powiedzmy, że części historyków, obroną Jasnej Góry miał dowodzić tamtejszy przeor, czyli taki szef klasztoru, szef wszystkich szefów w zakonie. Przeorem był Augustyn Kordecki, ten na biało. I on miał dowodzić obroną Jasnej Góry, do której też zbierali ludzie z okolicznych wsi, miast i oni wszyscy mieli tej Jasnej Góry po prostu bronić. Drugi to jest jakby pierwszy bohater całego potopu szwedzkiego. Drugi bohater jest w naszym hymnie uwzględniony i mamy takie stwierdzenia, że jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Ten Czarniecki jest bardzo istotny w naszej historii, ponieważ on prowadził po raz pierwszy nowy sposób walki.
Tym sposobem była wojna podjazdowa. Nie mieliśmy, tak powiedziałem, pieniędzy na wojsko, ochoty do walki, więc on prowadził nieco inny sposób działania wojenne. Miał niewielką grupę ludzi, która atakowała ostatnie oddziały wroga, który przemaszerował przez konkretne miasto i tak dalej, odcinał je od reszty, wybijał i uciekał. I w ten sposób Szwedzi byli dziesiątkowani przez kolejne miesiące. To finalnie doprowadziło do tego, że właśnie Stefan Czarniecki został bohaterem, bo dzięki jego systemowi walki Polacy nabrali chęci do działań wojennych, że uwierzyli po prostu własne siły i że będą po prostu mogli coś z tym złem, jakim była wtedy Szwecja, po prostu uczynić. Pokój był podpisany w 1660 roku w Oliwie i wojska szwedzkie później opuściły nasz kraj, no ale niestety część ziem utraciliśmy, a to, co nam zostało, było bardzo mocno przez Szwedów zniszczone. Następną kwestią będzie husaria, która będzie nam jeszcze za chwilkę potrzebna, ponieważ husaria to są specjalne oddziały wojska Rzeczypospolitej Polskiej w wieku XVII używane najczęściej, które odnosiły wielokrotnie sukcesy, jak już wspomniałem też przy okazji Kirchholmu, z liczniejszymi oddziałami wroga. Ale co było charakterystyczne? Dla husarii niezwykle istotne były skrzydła. Skrzydła, które są charakterystyczne dla tych oddziałów, które są niezwykle ważne też na polu walki, ponieważ one były przypinane do siodła albo do pleców po prostu naszego husarza, wydawały z siebie podczas jazdy konnej bardzo duży dźwięk, ponieważ był to szczęk metalu o metal, co płoszyło też konie przeciwników i to było naszym sukcesem. Dodatkowo polska husaria miała śmiercionośną broń, którą była kopia. Ale my znamy kopie, o których mówiłem przy okazji lekcji poprzedniej. Natomiast ta miała 5 metrów długości. Dosłownie, jakby się dobrze taki husarz wbił w przeciwników, to mógłby sobie na tej kopii zrobić szaszłyczek z przeciwników, no bo oni już są unieruchomieni, no i pewnie zginą przy okazji. Następną kwestią było to, że miał pistolety, które wykorzystywał na polu walki. Niestety one były czarnoprochowe, więc były jednorazowego tak naprawdę użytku i używane raczej z bliższa, żeby oddawać taki strzał. Dodatkowo miał jeszcze oczywiście koncerz, czyli coś, czym walczył i to szabelki i tak dalej, to gwarantowało Polakom naprawdę dosyć dużą przewagę podczas walki, a właściwie nawet przed walką, bo kiedy polska husaria galopowała na przeciwnika, to przeciwnik myślał, że tam nie jest 1000-2000 ludzi, tylko z 10 albo 20. Właśnie przez ten dźwięk, wywoływany przez polską husarię, między innymi na skrzydłach. I ciekawostka jeszcze z tymi skrzydłami, bo pierwotnie one miały być powpinane do tych skrzydełek pióra orle, czyli orzełka. No ale, że u nas tych orów zbyt wiele nie było i raczej nie wiedziano, jak na nie polować, to skończono na piórach gęsich, ale też dużych, więc generalnie cel został zrealizowany. A teraz idziemy sobie do kwestii Turków. Ponieważ Turcją, jak już mówiłem, mieliśmy problem w pierwszej połowie wieku XVII. I w wieku XVII, ale w drugiej połowie, do Turcji trzeba wrócić, jako do kraju, który zauważył, że w Polsce jest pewien problem. I teraz uwaga, bo robimy przebieżkę po królach elekcyjnych, żebyście wiedzieli, kto był po kolejnych władcach. Mówiłem o Zygmuncie III Waza. On będzie królował do 1632 roku. Później władzę po nim przejmuje jego starszy syn, Władysław IV Waza. Później władzę przejmuje Jan II Kazimierz, który będzie królem za czasów potopu szwedzkiego. Następnie, kiedy ten, jako jedyny w polskiej historii, król zrezygnuje z polskiego tronu, co się nazywa abdykacją, władzę w Polsce przejmuje Michał Korybut Wiśniowiecki, wybrany jako Polak, syn sławnego ojca, który bronił Polaków m.in. podczas wojny z Kozakami. No ale ten już takim bohaterem nie był. Niestety, jest właściwie uważany za jednego z najgorszych polskich władców. I to Turcja chciała wykorzystać. Dlatego przy okazji tego, że poszerzała swoje granice, podbijała ziemie europejskie, podbiła już Węgry, była już praktycznie przy Austrii, to po drodze chciała też uszczknąć troszeczkę z naszych terenów. To doprowadziło do tego, że mamy pierwsze wojny, w których z sukcesem walczył Jan Sobieski jako hetman. I po śmierci naszego króla, czyli Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jan Sobieski zostaje królem jako Jan III Sobieski. I tu przechodzimy sobie do odsieczy wiedeńskiej. Ponieważ drugą odsłoną wojny Sobieskiego z Turkami było to, że tamtejszy wielki wezyr, czyli odpowiednik polskiego hetmana, głównodowodzący wojsk tureckich, który nazywał się, uwaga, Kara Mustafa, tak, Kara to jest imię, będzie miał na celu zdobyć Wiedeń. Więc jego armia podeszła pod Wiedeń i cesarz austriacki prosił innych władców europejskich o pomoc. Prawie wszyscy mu odmówili, poza
Janem III, który tej Turcji po prostu nie znosił, a raz ich już pokonał pod Chocimiem, więc drugi raz też tego dokona. I jak zaplanował, tak też zrobił. Jego wyprawa na Wiedeń przechodzi do historii jako odsiecz wiedeńska. Odsiecz, czyli zbrojna pomoc dla oblężonego miasta, bądź oblężonych oddziałów, gdzieś tam zamkniętych w jakimś, powiedzmy, że miejscu. I to doprowadziło do tego, że spod Wiednia Sobieski wyszedł zwycięsko. Pokonał on Turków, to po pierwsze. Po drugie, Kara Mustafa jako wielki wezyr ucieka z pola walki, co nigdy się w wojnach tureckich w ogóle nie zdarzyło, za co został później zamordowany przez sułtana. Sułtan to jest tak jakby taki król, ale w Turcji, czyli najważniejsza osoba w państwie. Tak jak car w Rosji, jak w Polsce król, jak w Austrii cesarz, tak w Turcji jest to sułtan. I to zwycięstwo Sobieskiego przechodzi do historii jako drugie zwycięstwo i co jest ciekawe, Turcy będą pod wielkim wrażeniem tego, co Sobieski zrobił, czyli dwukrotnie ich tak srogo pokonał i nazwą go Lwem Lechistanu. Lechia, Lechistan to dla Turków Polska. I on naprawdę będzie tam bardzo mocno ceniony, a przy okazji i Polska również. No bo mamy kogoś takiego bardzo ważnego. Wszystko zakończyło się pokojem dopiero w 1699 roku. W Karłowicach, ale nie będę o tym szczegółowo mówił. Ogólnie idziemy do ostatniej kwestii, czyli do skutków wojen w XVII wieku. Po pierwsze, utraciliśmy bardzo dużo ziem, bo utraciliśmy na przykład nasze tereny, które do tej pory no, były Prusami książęcymi i były zależne od Polski. Teraz stają się częścią innego państwa. Tracimy Inflanty, czyli tereny Litwy i Łotwy na rzecz Szwecji. Tracimy też inne tereny pomiędzy, powiedzmy, tymi wojnami, ale nie będę Was teraz tym zamęczał. Następnie, jesteśmy przede wszystkim biedni, zniszczeni i do tego jeszcze wybuchały kolejne epidemie w wyniku śmierci innych osób, które jeszcze bardziej zdziesiątkowały polską ludność. Traciliśmy ogromną ilość ludzi, jeżeli chodzi o walkę, ale też i przez te epidemie. Następnie, mówiłem, że Szwedzi niszczyli wszystko, więc są zniszczenia i skradli nam, właściwie wszyscy nam rozkradli, nasze dzieła sztuki, kosztowności, których no niestety później nam nikt nie zwrócił. Polska przez to utraciła swoją pozycję w Europie. Niestety, będziemy musieli się odbudowywać, a cała Europa będzie się bardzo prężnie rozwijać. W ten sposób zyskamy sobie trzech bardzo no, niekorzystnych sąsiadów. Będą to Prusy, które będą już wcześniej nazwane Brandenburgią, teraz będą jednolitym państwem. Rosja oraz Austria. Tak, ta Austria, której pomogliśmy, będzie dokonywała później rozbiorów. Tak odpłacą nam sąsiedzi za naszą działalność. Znaczy z Prusami i z Rosją było różnie, ale Austria przynajmniej powinna być wdzięczna. I na tym sobie kończymy lekcję. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.